Syf, chlew, Sodoma i Gomora, no po prostu. Witam serdecznie i tymi słowami, które na początku po prostu tutaj wyleciały. Tak bym po prostu chciała opisać teraz tą muzykę, która jest tworzona. Mówię tutaj i o Polsce, jak i w ogóle na całym świecie. Szczycenie się po prostu swoimi tak jakby zaletami w życiu, swoim bogactwem, tym co się osiągnęło. I wszechobecna nagość, no co tu dużo mówić, kobiety z wywalonymi walorami wszemi wobec, swoimi działkami wspaniałymi. Po prostu jak ja to widzę, to ja nie mogę, naprawdę. Szczególnie jak na przykład nagrywają to młodzi ludzie i śpiewają to i w taki sposób dają przykład innym młodym, jeszcze młodszym osobom po prostu poniżej 18 roku życia, a ci młodzi biorą z tego przykład. Jak ja to widzę, to po prostu mi się chce naprawdę czasami aż płakać. W ogóle, wiecie, ja już nawet nie mówię, że tylko ja tak mówię, ale nawet Platon mówił coś takiego, że w swej głupocie ludzie doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jednym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką ona może dawać. No właśnie, no ludzie tak teraz do dzisiaj postrzegają, więc słowa stare, a mimo wszystko do dzisiaj aktualne. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to, co słuchamy, ma wpływ na to też, jak żyjemy. Jeśli słuchamy właśnie jakichś takich demoralizujących rzeczy, to później sami stajemy się demoralizujący. W Polsce zauważyłam, są też artyści, co nawet na występach piją i w ogóle fajni, wielce podjarani. Czym podjarani? Tą głupotą? No ja tego nie rozumiem, naprawdę. Czasami mnie to osobiście przeraża. Jeśli pytacie, czego ja słucham, ja wam powiem, ja mam taką playlistę wybraną, że ona jest nawet czasami, ma po 30 lat. Słucham czasami nawet jakichś starych piosenek, w których jeszcze nie ma albo wulgaryzmów, albo nagości. Po prostu staram się słuchać jeszcze czegoś takiego, co jest w miarę normalne, co nie demoralizuje ludzi i co nie ma nic wspólnego ze złem. Już nawet nie wspomnę, wiadomo, o rapie, bo obecnie w rapie, to jak ja widzę, ile to jest przekleństwo, to ja nie rozumiem. Ludzie nie umieją pisać przecinka, tylko muszą pisać przekleństwo? Nie rozumiem tego. Ja nie wiem, zauważam też, że te takie młode osoby, no plus minus w moim wieku, które tworzą jakieś takie zespoły, takie teamy i w ogóle, to też zamiast dawać jakiś moralny przykład, pokazać coś mądrego, za pośrednictwem piosenki też nauczyć czegoś młodych ludzi, zmotywować do życia, to chwalą się tylko tym, że oni w życiu osiągnęli, że są na szczycie, że mają hajs, że mogą jeździć za granicę. No wiecie co, jak ja to po prostu widzę, to mi czasami serce płacze. Jeszcze jak widzę, że oglądają te 11-12-latki, no to też mi ręce opadają, bo te dzieci z tego biorą przykład. A przecież na muzyce w większości opiera się nasze życie. To, czego słuchamy, ma wpływ na nasze życie. I w sumie podsumowując, to, co teraz po prostu się dzieje, to jest normalnie, no, to jest Sodoma i Gomora. Mamy się strzec nawet tego, co ma pozór zła. A jak ja widzę, czego ludzie słuchają, jaki przykład dałem tym młodym, to no. Ale nie ukrywajmy, te osoby i tak prędzej czy później zostaną za to ukarane. Oczywiście mówię tutaj o Bogu, bo wiadomo, że na ziemi szatan da wszystko. Da sławę, da pieniądze, da poklask innych ludzi, ale super śpiewasz, ojejku! A co mi po tym, jak później, co mi po tej sławie, co mi po tych pieniądzach, co mi po tym, że mnie inni na przykład by uwielbiali, skoro po śmierci po prostu mogę zostać wrzucona do piekła za to? Osoby popularne, takie sławniejsze osoby, które też nawet tworzą coś, nieważne czy to filmy, czy właśnie muzyka, o której teraz mówię, są odpowiedzialne za to, że młodzi ich słuchają i że dają zły przykład, że pokazują swoje ciało w tych teledyskach i mnie to też rozwala, jak niejednokrotnie się mówi, że no, pokazywanie ciała jest złe, ale w teledyskach nagle pokazywanie nie jest złe, bo przecież te kobiety są takie piękne. Ludzie, jak ja to wszystko widzę, to nie mogę. No i to chyba tyle ode mnie. Ta, wiem, już zdenerwowałam niektórych w komentarzach. Lećcie dalej słuchać tej muzyki i dalej bierzcie ten zły przykład. Dziękuję najmocniej, trzymajcie się ciepło, omijajcie takiej muzyki. Z Panem Bogiem.